charakterze, te piątce bodajże. Tak. Przerzutce. Sorry. Dobra, słuchajcie, rozwiązujemy na kolanie. Czas, start. Igor! I poszli, poszli. Igor! 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 Pytanie jest, wam powiem łatwe, bo w którym roku Polska odzyskała niepodległość? To myślę, że każdy wie. Już bym poległ. Drugie pytanie to, kto po odzyskaniu niepodległości został naczelnym wodzem Armii Polskiej, więc mam nadzieję, że też każdy wie. Trzecie pytanie jest tak może troszeczkę trudniejsze, ale nie takie tragiczne, bo jak się nazywał wybitny polski kompozytor i pianista, który przyczynił się do odzyskania niepodległości Polski? Kolejne pytanie, ile było powstań śląskich, więc tutaj możecie się wszyscy już tutaj damy minutkę. Czwarte pytanie, jakie było jedyne zwycięskie powstanie polskie? Siódme, po której wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość? I ósme, ostatnie pytanie, w którym roku zostało przyłączone do niepodległej Polski Pomorze? To jest 8 pytań. Gdzie jest Ada? Ada jest. Dobra. Tu widzę, że wspólna praca, więc... Praca zbiorowa. Więc razem, no dobra. Już? Wszyscy. Start! Ruszyli! Słuchajcie, i każda powinna będzie to jest to podwórki. Genialnie! Piję często do mienia, które... Ładnie! Przepięknie, naprawdę, przepięknie. Pani jeszcze tutaj... Poprawiła? Dobra, słuchajcie, stop, wystarczy. Pięknie, pani. Ojej, tylko dwa sędy, tylko dwa sędy. Proszę zajmować i zrywać, bo za to są dodatkowe punkty. Dziękuję oczywiście. Teraz pan, na imię ma, pan Paweł. 650. Możemy jechać na takich drosnotkach, nie? To jest to, że już tak.
cię dzwonił, to nie pojeździmy. Na razie, trzymajcie się, nie? Pomarańcza mandarynka. Pomarańcza mandarynka czy po ananasie słodki smakmasie? Ananasa? Ananas. Tak zgodnie, że się białka może napić.